I witam wszystkich. I witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym... witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Planescape Torment. Coś się spierniczyło. O, okej, już się wszystko poprawiło. W porządku. Mgła wojny się na chwilę zepsuła, ale teraz już jest wszystko okej. I gdzie jesteśmy? Jesteśmy z powrotem w Ulu. Dokładnie chcę się teraz dostać... Poczekajcie, niech to pomyślę. Zgodnie ze wskazówkami... Czekajcie, niech no popatrzę do dzienka. Zgodnie ze wskazówkami Triasa powinniśmy się teraz udać. Cholera, mój nos. Do kostnicy. Tam powinniśmy znaleźć portal do fortecy żalu. Jednak zanim się tam udamy, pójdziemy do... Niech no pomyślę. O niższej dzielnicy. Dobrze wiedzieć, że przechodząc przez... Kurczę, jak to nazwać? No, przechodząc między dzielnicami, no mija czas. Cholera. To powinno być logiczne. Mija czas, a tym samym bezimienny się leczy. Ej, co mnie atakuje? Duch pieprzony. Ej, co ja chcę? A, już wiem. Dalej mam ten... średnio wysoki poziom trudności. Kogo ja tu szukam? Ja szukam tu... Laszlo. Widzisz młodego chłopca o bladej, żółtawej skórze. Jego branie jest brudne i zniszczone. Ogląda teraz pieca. Witaj. Odwraca się i na wpół uśmiecha, odstawiając robotę. Witam. Trzacie co pomóc? Tak, mam kilka pytań. No, jakbym mógł, to bym ci pomógł. Chłopak jest zadowolony, że oderwał się od roboty przy piecu. O co chcesz mnie spytać? To jest dobre pytanie. Czy jest tutaj coś, co warto by było zobaczyć? Niewiele jest do zobaczenia. Wielka kuźnia robi wrażenie, jakby nie było. Można by się tam przejść do domu wyznawców. No widzisz, przerywa, żeby pomyśleć. Większość niezwykłych widoków jest w wyższej dzielnicy. Lepiej by było tam ci się rozejrzeć. Podobno jest tam jakiś przybytek, mach rozrywki i parę innych miejsc, do których warto zajrzeć. Nie wiem na pewno. Tu jestem całe moje życie. Ciekawe, dlaczego możemy... Mamy dwa... Kurczę. Dwie odpowiedzi. Mam kilka pytań, mam kilka innych pytań. Czekajcie, jakbym wybrał to drugie, to też... Błąd w tłumaczeniu, to drugie... To tak naprawdę wyjście z dialogu. Niemiło. Czy możesz mi opowiedzieć o tej dzielnicy? Dobrze. A no tak, to jest niższa dzielnica. Zwykłe ludziska tu mieszkają. Takie jak ja, albo mój stary. Widzisz, czemu nazywa się to niższa dzielnica? Nie, dlaczego? Ano jak się przypuszcza, dzielnica ma kupę portali, które wiodą do sfer niższych, poprzedziurawionych jak ser.
Nic innego. Więc tak się mnie zdaje, że stąd się wzięła nazwa. To dość ciekawe. I muszę mu przyznać rację, bo chyba z tego się wzięła właśnie nazwa niższa dzielnica. Choć na to wychodzi, że wyższa dzielnica, że nazwa wyższej dzielnicy pochodzi od tego, że tamtejsze portale prowadzą do wyższych sfer. Taka teoria. Jaka jest praktyka? Nie wiadomo. Dlaczego jest tu tak dużo portali do niższych sfer? Jak i mnie, tak i tobie jest to tajemnicą. Śmiałku, nie mam pewności, po co są te portale, ani też skąd się one wzięły. Mogło się zdarzyć, że taką wolę miała pani, albo się mi zdaje, że mógł to zrobić zwykły przypadek. Czy z tych portali wychodzą jakieś stwory? Ano, większość jest tu przejazdem. Wyglądasz na zdenerwowanego. Widziałeś tu na własne oczy? Ano, widziałem. Był. Było to w zeszłym tygodniu, czy coś koło tego, kiedy widziałem, był tu kilka. Widziałem, był kilku Abishai, jak przechodzą przez portal. Trochę pogadali, a potem jeden z nich przeszedł. Był z powrotem. Ten, co był, został. Ciągle tam jest. O czym mówili? Nie jestem pewien. Dla mnie to było jakby syczenie, ale wydaje mi się, że rozprawiali coś o wieży. Wieży? Zaktualizowałem mój dziennik. Ano, to jeden z najdziwniejszych widoków dzielnicy. Nikt naprawdę nie wie, jak długo ta stara pokiereszowana wieża tu stoi. Nie możesz tam wejść, wiesz? Zareglowana bardziej niż li pas cnoty. Ciekawym jest, co tam jest w środku. Ten Abishai pokazał, był na wieżę i na portal. Założę się, że szukali byli klucza. Jakiego klucza? Klucza do portalu, który prowadzi do wieży. Do każdego portalu, żeby gdzieś wejść, potrzeba klucza. Tym kluczem może być ruch ręką, jakaś informacja, albo nawet myśl. Wielu włożyło mnóstwo wysiłku, żeby dostać się do wieży. Jakby się nie próbowało, to nigdy się nie udaje. Może tajemnica dostania się tam polega na tym, żeby nie chcieć tam wejść. Zaktualizowałem mój dziennik. Nie wiem, śmiałku. Możliwe. Powiedz mi, gdzie położony jest ten portal? Zaktualizowałem mój dziennik. Z tyłu wieży na wschód od targu jest taka maszyneria, jakby most zwodzony. Tam właśnie jest. Dobra, to wszystko, muszę lecieć. Narra! Teraz, jak pewnie się spodziewacie, idziemy do wieży. Albo inaczej, idziemy do portalu prowadzącego do wieży. Wieża jest tu. A most zwodzony jest tu. To chyba ten most. Maszyneria jakby most zwodzony. No wygląda jak most zwodzony. O! Zbliżasz się do miejsca, gdzie wedle słów chłopaka o imieniu Laszlo znajduje się portal. Powtarzasz sobie w pamięci całą treść swojej rozmowy z Laszlo. Może mały sekret wejścia do wieży. Może cały sekret wejścia do wieży polega na tym, żeby po prostu nie chcieć tam wchodzić. Słyszysz swoje własne słowa. Zbliż sobie wszelką ochotę na wejście w mur wieży. Jej! Otwarło się! Bijam! Portal wykryty. Idioto. Wow, 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 ej, duże to jest. Ej, z tym da się pogadać. Ty, ale spokojnie z tym młotem. Pięści metal. Zagadajmy do niego, choć wygląda niezbyt bezpiecznie. Dostrzegasz żelazną istotę. Jej wielkość przyprawia wręcz o zawroty głowy. Gdyby stanęła, prezentując pełnię swojej wysokości, rozniosłaby na kawałki dach wieńczący wieżę oblężniczą. Przypominające odgłos gromu echa wstrząsają przejściem, towarzysząc pracy, którą wykonuje owa istota w kuchni. W kuchni, nie w kuchni! Powietrze zaś przepełnione jest zapachem sadzy i popiołu.
Siemka. Aktualizowałem mój dziennik. Słychać przeszywający odgłos starcia metalu o metal. Gdy olbrzym odwraca się w twoją stronę, zdajesz sobie nagle sprawę, że golem wbudowany jest w wieżę oblężniczą. Dźwigary, rury i ogromne podparcia biegną przez najniższą część jego ciała do ścian, zaś górna jego część sama w sobie tworzy kuźnię. Czym jesteś? Jestem żelazem, któremu dano określony cel. Jaki cel? Kuję narzędzia, które posłużą do unicestwienia wieloświata. Chodzi ci o to, żeby kuwanie broni? To twoje zadanie? Metal podobny jest do ciała. Żyły obu z nich niosą w sobie siłę. Pod wpływem ciśnienia i ciepła. Ów potencjał uaktywnia się. Moim zadaniem jest wydobycie tego potencjału, by mógł zadziałać. Dla kogo tworzysz te bronie? Kuję je ze względu na entropię. One są środkami zadawania bólu. Po co entropii te bronie? Na zewnątrz tej wieży porządek gromadzi swoje oddziały. Wieloświat liczy swoje rany. Za jakiś czas jego siłę może się równać z potęgą entropii. Wieloświat jest twoim wrogiem? Dlaczego? Zaktualizowałem. Wieloświat oddycha, rośnie, popada w stagnację. Wykuwa łańcuchy wiszące sfery ogniwo po ogniwie. Po pewnym czasie nawet entropia może zostać związana. A ty jesteś przeciwny związaniu entropii? Gdy jakaś rzecz zamyka się szczelnie, by się uchronić od niszczenia, to jedynie umiera innym tempem śmierci. Twierdzisz, że nieśmiertelność jest tylko innym rodzajem śmierci? Nieśmiertelność to tylko słowo. Wszystko, co istnieje, może umrzeć. Więc twierdzisz, że potrafiłbyś wykuć broń, będąc w stanie zabić nieśmiertelnego? Dla każdego żywego bytu istnieje broń, nad którą nie może się on uchronić. Czas, choroba, żelazo, wino. Skąd wiesz, jakiej użyć broni? Trzeba poznać wroga, by móc wykuć przeciwko niemu taką broń. Jak mam to zrobić? Rozpocznij od jakiegoś elementu twojego wroga. Kropla krwi, skrystalizowana myśl. Jedna z jego nadziei, każda z tych rzeczy może powiedzieć, jak go unicestwić. Czy jesteś w stanie wykuć broń, która mogłaby mnie zabić? Tak. Doprawdy? W jaki sposób? Potrzebowałbym krople twojej krwi. To wszystko. Dobrze. Nie mogłem nieść więcej. Kurna, czy ty zawsze musisz mieć pełny ekwipunek? No nie wytrzymam. Narzędzie twojej unicestwienia zostało wykute i odpowiednio przygotowane. Ale to nie wystarczy. Co masz na myśli? Zaktualizowałem mój dziennik. Magia, dzięki której twoje serce bitnie przestaje. I dzięki twoje ciało, twoje I dzięki której ciało twoje wraca do zdrowia, jest silna. Możesz zatopić ostrze w swym ciele, jedynie będąc w osłonie, która izoluje cię od sfer. Dlaczego? Powód jest mi nieznany, ale zarówno broń, jak i miejsce niezbędne są dla twojego unicestwienia. Nie mogę znaleźć osłony, która izolowałaby mnie od sfer. Nie wiem. Cóż, w takim razie trzeba mi będzie znaleźć to miejsce samemu. Żegnaj. W porządku. Tu. Od pięści... Kaj, nie chcę pomylić twojego imienia. Od pięści metalu otrzymaliśmy ostrze. Kurczę, teraz jak ono się dokładnie nazywało? Olerach, kto je wziął? Ostrze nieśmiertelnego. Kurna, trzeba by to było zidentyfikować. Dziwne ostrze wykute przez żelaznego golema z użyciem kropli twojej krwi. Jest to brzydka broń, przypominająca swym kształtem symbol na twojej lewej ręce. Powierzchnię metalu przecinają czarne żyłki. A ostrze wygląda na tak tępe, że nie byłoby chyba w stanie wbić się w ciepłe masło.
Kiedy trzymasz je w dłoni, pulsuje lekko niczym serce. Golem twierdzi, że to ostrze mogłoby zabić nawet ciebie, pod warunkiem, że użyłoby się go w miejscu odciętym od reszty sfer. Co mogę powiedzieć o tej broni, że jest to niczego. W porównaniu do wszystkich innych broni, jakie posiadają nasze postacie, no jest po prostu do niczego. Nie może być przez nikogo używana. Nie może być przez nikogo używana. Dopóki się nie dowiemy, dopóki jej nie zidentyfikujemy. Tak miałem powiedzieć. Anna ma swoją broń? Anna ma swoją broń. Dobra, trzeba by to było zidentyfikować. Pytanie podstawowe. Masz ty może... porozmawiać z przedmiotem? To dziwne ostrze jest brzydkie. Chyba już o tym mówiłem. Tak, mówiłem już o tym. W każdym bądź razie możemy z tym pogadać, ale nie możemy z tym nic zrobić. A mogę to zidentyfikować? Bezimienny ma... Czekajcie, powrót do Dakona. Tak. Bezimienny ma taką dużą wiedzę, że może sam sobie identyfikować przedmioty, nie używając żadnego przedmiotu. Cholera, wafelek mi się roztopił. Dobra, jak się stąd wydostać? Idę. Ej, no bez kitu, gdzie jest ten portal? Uff! A się wystraszyłem, już myślałem, że stąd się nie da wydostać. Okej, okay, mam to co chciałem. Gdzie on jest? Gdzie ono jest? To mam. Mam jeszcze to, a to sobie wezmę. Kurna, no! To biorę. Ale kurde! Muszę się czegoś pozbyć, ja mam za dużo tych wszystkich śmieci. Czegoś się trzeba pozbyć. Po pierwsze to. Wypad. Sztylet. Jakiegoś tam kolesia. Przeklęty przedmiot. Wypad z tym. Ej, to miało polecić. Cholera! Dlaczego mi się naciska dwa razy? To zostawiam. To se zostawię. Amulet karalucha wypad. Czarnokolczy amulet niech zostanie. A, to już czytaliśmy. To mogę wywalić chyba. Albo nie, zostawię to. Tego nie mogę użyć, bo nie spełniam warunków. To mogę wywalić. I teraz tak. To dostaje bezimienny, to dostaje bezimienny. To wszystko. Tu. To. Fuck! Nie spodziewałem się tego. Serca, te są krwi, te są serca. Ten jest krwi, ten jest serca, ten jest krwi. Już chciałem powiedzieć, że mam więcej amuletów krwi niż serca, ale to jest nieprawda. Mam więcej krwi niż serca. Co to daje? Ach, więcej czarów, dobra. Wszystko, co jest potrzebne bezimiennemu? Niech Teo też weźmie i to też. To też się zgarnie, gdyby się dało. A jednak mam więcej amuletów serca. Mogę coś jeszcze. To mogę jeszcze wywalić. To jest bezużyteczne. Młot Kowalski. Też mogę wywalić. Też mogę wywalić. To też. To zostanie, to... no dobra, niech też zostanie. Tu mi nic nie jest potrzebne. Dobra, to by chyba było na tyle. Ach, może być używane tylko przez złodzieja.
Niby mógłbym teraz zmienić... Czekajcie, jak to się nazywa? Profesję? Chyba tak, to się nazywa profesja. Czy jakoś tak. Ale musiałbym teraz od zera szybko sobie nabijać poziomy, co by było nielogiczne. Dobra, wybieramy się do kostnicy. Żeby znaleźć portal do... Kurna no! Nie umiem przełykać śliny. Portal do Fortecy Żalu. Ach, zmiana płyty, zaraz wraz. Go to the kostnica. Now! Ruchy, 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 goddamit. Ty! Strażnik! Chcę wejść. Mam kilka pytań. Chciałbym wejść do środka kostnicy. A w jakim celu chcesz odwiedzić kostnicę? Przebywam. Siódma. Przybyłam tu, by oddać hołd prochom tej Nary, kobiecie pogrzebanej w północno-zachodniej części sali. Strażnik kiwa głową z aprobatą. Rozumiem. Oczywiście, proszę za mną. Dobrze. Idę. Pamiętacie te szkielety? Gdzieś one tu są? Te wielkie szkielety, gdzieś one się tu wałęsają? Mogę pogadać z Deinarą? Jest tu? Jest. Ale czy ona mi coś powie, czy się obraziła tak całkiem na amen? Bo kobiety już takie są. Najdroższy, wróciłeś do mnie. Czy to możliwe, że odzyskałeś wspomnienia? Nie całkiem, ale coś mi tam świta powoli. Czegóż, chcesz się dowiedzieć? Kurczę, to jest gadza. Jest bardzo fajna. Dobra, nie mogę. Będę na ciebie czekać w komnatach śmierci, najdroższy. Naprawdę. Dziwię się. Ach, to tu. Dziwię się. Cholera, co ja chcę powiedzieć? Zrobione. Że soundtrack do tej gry został zrobiony w 2 tygodnie. To był portal, dobrze pamiętam. 2 tygodnie, taki soundtrack. On wygrał jakąś nagrodę w tym samym roku, kiedy gra została wydana. Jaką dokładnie, nie wiem, ale dość taką ważną. 2 tygodnie soundtrack. Dobra, już nie będę tego przeżywał. W łuku, przed którym stoisz, jest coś bardzo znajomego. Lodowaty powiew pomiędzy kolumn mrozi krew w żyłach. Jakby ten łuk graniczył z jakąś inną, zimniejszą przestrzenią. Nie wiadomo dlaczego, ale jednak wiesz, że to właśnie jest portal do Fortecy Żalu. Teraz zrób coś z tym językiem do cholery. Teraz wystarczy go tylko otworzyć. Zaciśnij zęby i ściągnij trochę skóry z przedramienia lewej ręki. Naciskasz zęby i zagłębiasz paznokcie w przedramieniu swojej lewej ręki. Z suchym odgłosem zrywasz z niego pasek skóry. Chłodny powiew pomiędzy kolumnami nasila się, prawie jakby chciał cię pożreć. Jak gdyby w portalu coś się otworyło. Przyjrzyj się skórze dokładnie. Ten skrawek, który został zerwany z przedramienia twojej lewej ręki. Jego pokryta bliznami, szara powierzchnia przypomina skórę zombie. Dotyku bardziej przypomina kawałek wyprawionej skóry zwierzęcia. Napkuj swój palec, a potem użyj swojej krwi. Wypij słowa żalu na skrawku swojego ciała. Nakuwasz koniuszek swojego palca i pospiesznie wyciskasz kilka kropel krwi. Gdy myślisz o tym, jak wyrazić swój żal, na myśl przychodzi ci kilka wspomnień.
Cóż, i czego by tu można było żałować? Czemu muzyki nie ma? Znaczy jest tylko taka bardzo, bardzo cichutka. Żałuję tego, co spotkało moich towarzyszy, żałuję moich uczynków, żałuję swojej przeszłości, żałuję wszystkiego, co doprowadziło do tej sytuacji, albo też można sobie odłożyć na chwilę skórę na bok. Czego ja żałuję? Uczynków nie, bo wszystko robię w miarę dobrze. Z myślą o dobroci dla innych. Przeszłości. Można żałować tej przeszłości sprzed innych wcieleń. Żałuję wszystkiego, co doprowadziło do tej sytuacji też. Ale ja żałuję tego, co spotkało moich towarzyszy najbardziej. Ja tak uważam. Szepczesz do siebie, ale twój żal odbija się echem w twoim umyśle. Żałuję, że wszyscy moi towarzysze musieli cierpieć, bym mógł się tu dostać. Piszesz słowa żalu na kawałku swojego ciała, ale wkrótce musisz jeszcze raz otworzyć szybko gojącą się ranę, wycisnąć więcej kropel, więcej krwi. Chwilę później kończysz, a na pasku skóry połyskuje twoja krew. Połączenie twojego ciała, krwi i żalu. Obserwuj, jak krew wysycha. Wow! 250 tysięcy punktów doświadczenia piechotą nie chodzi. Mercedesem też nie zapiernicie. Ty patrzysz na schnącą krew, owiewa cię fala zimna. Spoglądasz w górę, czarne kolumny po obu stronach zaczynają lekko się jarzyć. A wychodzące z nich białe, mgliste światło tworzy między nimi migoczącą zasłonę. Poza nią ledwie co widać zniszczony kamienny korytarz gnijący w ciemności. Wszyscy gotowi? Pytanie otrzymane. Odpowiedź. Nordom jest gotowy i oczekuje następnych rozkazów. Powinno być oczekuje. Zresztą nieważne. Nie słabo? Doszłam tak daleko i byłoby to z mojej strony niegrzeczne, gdybym się wycofała w ostatniej godzinie. Nie pozwoliłabym na to. Nawet gdybyś uprzejmie poprosił. Wygląda na to, że nie mam wyboru. W takim razie... Anno? Ja? Anna patrzy na niesławę, po czym zwraca się do ciebie z ogniem w oczach. Jeśli ona idzie, to ja też. Nie zostawiam cię teraz. O nie! Bardzo dobrze, tak konie? Jesteś ze mną? Twoja ścieżka jest moją ścieżką. Mord? Gotowy? Mord waha się, spogląda na portal, na ciebie, potem znowu na portal, a w końcu wyrywa mu się grzechoczące westchnienie. Wiesz co, nie będę tu gadał zbyt długo, ale jest coś, o czym powinieneś wiedzieć. O co chodzi, Mord? Chodzi o to... Gdzieś się wybieramy, albo prawdę mówiąc, gdzie byliśmy. Gdzie byliśmy? O czym ty gadasz? Było to subtelnie, że prawie się to przegapiłeś. Broń Dakona zamigotała. Ostrze pociemniało. Kiedy na niego spoglądasz, ustawia ręce tak, jakby się przygotowywał do walki. Nie pierwszy raz przez to przechodzimy. Widzisz, już wcześniej byliśmy w tej fortecy żalu. Choć my, ja wtedy o tym nie wiedziałem. Więc od samego początku mogłeś mi powiedzieć, gdzie jest portal? Co jest do niego kluczem? Dlaczego jestem nieśmiertelny? Co się stało z moją śmiertelnością oraz to, że jest ona w fortecy żalu? Mord, zaraz cię zabiję! Choć jest tak, jesteś martwy. Mord sprawia wrażenie przerażonego. Nie, nie! Ja nigdy o tym nie wiedziałem. Nie zawsze byłeś najbardziej otwartym śmiałkiem w sferach. Ten inny, ty, większość śpiewki trzyma w tajemnicy, więc nawet nie wiedzieliśmy, dlaczego idziemy do tego miejsca, ani co to miało być za miejsce. Wiem tylko, co się działo i tam dostaliśmy. Ty tam dostaliśmy. Więc co jest stało? Poszliśmy do tej fortecy i zanim nawet zdążyliśmy tam postawić stopę, zostaliśmy rozdzieleni. A każde z nas musiało walczyć o własne życie.
Mor zdryga się na samo wspomnienie o tej przygodzie. Więc przede wszystkim chcę ci powiedzieć, że jeśli już jesteś zdecydowany, by tam pójść, to jest to bardzo prawdopodobne, że każdy to, kto przejdzie przez portal, wyląduje daleko od innych. Problem w tym, że nawet jeśli się rozdzielimy, to w dalszym ciągu możemy być twoją jedyną nadzieją. Dlaczego tak sądzisz? Bo cokolwiek czeka na ciebie w tej fortecy, szefie, już raz cię pokonał. Do dzisiaj nie wiem, jak ci się udało przeżyć. Ale jeśli znowu zginiesz, będziesz potrzebował kogoś, kto cię stamtąd wyciągnie. Mord, musisz mi powiedzieć wszystko, co wiesz o fortecy. To bardzo ważne. Forteca Żalu rozciąga się na wiele mil. To forteca, ale wewnątrz bardziej przypomina sferę. Wszędzie tylko ściany, ciemności i cienie. Wszędzie cienie. Jeśli się tam wybieramy, to lepiej bądźmy przygotowani. Co się stało, kiedy poszliśmy tam pierwszy raz? Nie wiem, co się stało z tobą, ale wiem, co spotkało mnie. Przez cały czas biegłem od krypty do krypty, a cienie za mną, próbując mnie dopaść. Potem nagle dostaliśmy się stamtąd, jakby ktoś nas wyciągnął z powrotem. Czekaj chwilę. Kiedy mówisz my, to mam wrażenie, że nie chodzi ci tylko o nas dwóch. Mord milknie. Mord się zamknął! Co się stało? Mord! Odzywa się! Wiedz, że kroczyłem twoją ścieżką wiele razy. Dakon mówi powoli, jakby ważył każde słowo. Jego ostrze staje się mgliście szare, jakby umysł Dakona odpłynął dokądś. Część twojej ścieżki jest mi znana. Pięcioro poszło drogę do fortecy. Każdy zmarł swoją własną śmiercią. Ale kim oni byli? W jaki sposób zginęli? Nie dosięgła śmierć z powodu wiary. Czaszka zmarła śmiercią z powodu odwagi. Kobieta zmarła śmiercią z żalu. Niewidomego ucznika dosięgła ostatnia, najłaskawsza śmierć. Śmierć ciała. Ty zaś... Ciebie zabiła śmierć pamięci. Ale kim byli ci ludzie? Tą czaszką byłem ja, mówi ci o Mord. Kobietą była pewna dzierlatka w imieniu Deinara. Nigdy nie znałem ucznika. Deinara. Czyli widać, dla Deinary źle się to skończyło, nawet bardzo. Był tym, który znał cele, nie widząc ich. Wiele cieni padło od gradu jego strzał. Wow. Szkoda takiego typa tracić. Niewidomy, a trafiał w tyle celów. Kurna. Ta. Mord zaczyna grzechotać, jakby się trząsł. Szefie, w tej fortecy tam wszędzie jest pełno cieni. Była tam ciemność. Każdy cień był jak Fraktlor. Spotkaliśmy to stworzenie? Chyba nie. Chyba istnieją tylko gdzieś tam w sferach Gitzeraj. Głos Dakona zmienia się w szept. Jego martwo-czarne oczy zdają się wpatrywać coś za tobą. To udręczone istoty. Rany w twojej duszy są im znane. Będą cię przez nie atakować. Oni mówili do mnie tak, jak słup czaszek. Mocniejsza głos. Oni wiedzieli. Muszę wiedzieć wszystko, co możecie mi powiedzieć o tej fortecy. Cienie cierpią, znają udrękę. Wiedzą, jak torturować cię tym, co rani twoje serce. Gdy będziesz stawiał im czoła, wiedz, że stoisz przed tymi, którzy już raz cię zabili. Tak konie? Mortemu tobie i mnie udało się przeżyć. Co stało się z ucznikiem i Deinarą? No, głupie pytanie, Deinara nie żyje. A właśnie, co się stało z ucznikiem? Ucznik zmarł śmiercią ciała. Kobieta zmarła śmiercią ducha. Nie mogłem uratować kobiety, ponieważ twą wolą nie byłoby została uratowana. O, ty suki! Grobu jej nie zrosiły łzy. Nikt nie wiedział. Nie opłakano jej odejścia. Ale dlaczego nie chciałem, by została ocalona? Twa wola znana była jedynie tobie. W porządku. Słuchajcie, obydwaj. Potrzebuję poznać wszystko, co tylko możecie mi o tej fortecy powiedzieć.
Powtarzasz się, bezimienny, i to niesamowicie, już chyba czwarty raz o tym mówisz. Nic więcej nie mogę ci powiedzieć. Pamiętaj tylko, że jak tylko tam przybędziemy, to na pewno zostaniemy rozdzieleni. To ogromne miejsce, wszędzie szalają się cienie. I dlatego w tej fortecy znajduje się coś lub ktoś bardziej potężny niż ktokolwiek z nas. Nic tam nie żyje. Ściany są ciemnością. W porządku. Zanim wstąpię w portal, czy możecie się ze mną podzielić jeszcze czymś, co według was mogłoby mi pomóc? Morcu rozmyśla się. Zamyśla się. Tak, jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć. Ten ty, którego znałem wcześniej, ten ty, który nas tam poprowadził, był zupełnie inny od ciebie. Co masz na myśli? Ten inny ty, nie obchodził go nikt inny. Nikt. Mogliśmy wszyscy umrzeć w fortecy, a on nawet nie mrugnąłby okiem. Więc lepiej nie starać się do niego upodabniać, bo ty bardziej mi odpowiadasz, o wiele bardziej. Ale to nie wszystko, co chciałeś mi powiedzieć, prawda? Nie. Mort zamyśla się na chwilę. Jest jeszcze coś. Może i nie lubiłem tego innego ciebie, ale był z niego bardzo sprytny śmiałek. Najsprytniejszy, jakiego kiedykolwiek znałem. Zawsze bardzo dobrze się ubezpieczał. Jeśli on zginął w fortecy, to znaczy, że... No cóż... Nie sądzisz, że mi się uda, prawda? Nie. Mort kręci przecząco głową. To nie o to chodzi. Nie zawsze chodzi o to, kto ma najwięcej sprytu, albo kto jest najsilniejszy, albo najtwardszy. Czasami najważniejsze jest to, kim się jest, czego się naprawdę chce. Chodzi o to, że kiedyś chciałem stać się nieśmiertelny. Ale czy to jest właśnie to, czego naprawdę chcesz? Chcę tylko powiedzieć, że tym razem musisz być pewien tego, o co ci chodzi. Dzięki za szczerość. Słuchaj, Mort. Nie mówiliśmy o tym, ale nie musisz ze mną tam iść. Zrozumiem, jeśli nie będziesz chciał mi towarzyszyć. Tak, wiem, szefie. Nie mogę cię okłamywać, nie chcę iść, ale pójdę. Wiedz tylko, że kiedy przekroczymy portal, to już nie będzie chodziło tylko o ciebie. Tam będzie chodziło o nasze życia. A nas po śmierci nikt nie zastąpi. W takim razie, dlaczego ty? To z powodu tego, co Ravella powiedziała w labiryncie. Głos niesławy jest cichy. Tak cichy, że prawie nie usłyszałeś. Prawda, Mort? W labiryncie. Ravella powiedziała, że przyciągasz do siebie ludzi, którzy cierpią. Może dlatego, że sam cały czas cierpisz. Może kiedy uda ci się znaleźć spokój, my także wreszcie będziemy mogli się go zaznać. Kto wie? Może i tak. Zatem idziesz ze mną, Mort? Dlaczego nie, szefie? Byliśmy już w co drugiej sferze wieloświata. Dlaczego nie zrobić jednego kroku więcej? Tu czaszka zaczyna lekko grzechotać. Ale czy ty jesteś gotowy? Bo jeśli nie... Jestem gotów, Mort. Już lepiej przygotować się nie mogę. Idziesz ze mną? No pewnie, ruszajmy. Chyba żadne inne miejsce nie może być gorsze od Gostnicy. Prawda? Nauczyłam się kilku nowych sztuczek. Tu, bezimienny otrzymuje poziom i Anna otrzymuje poziom. Zwiększyły się umiejętności bojowe i zwiększyły się zdolności zapamiętywania czarów. Co by sobie tu podnieść? Mądrość? A inteligencja co dawała? To do inteligencji lepiej. Niech tak będzie. I Anna. Uzyskane punkty. Umiejętności złodziejskich plus 2 punkty życia. Ach! Tego już nie mogę podnieść. No to otwieranie. I gotowe. Wszyscy?
Jesteście gotowi, możemy ruszać. Czekajcie. Możemy się tu wyspać jeszcze? Nie sądzę. God damn it. Nie mogę użyć czaru siódmego poziomu. Czekajcie. To niech będzie bezimienny. To się nie przyda. To się nie przyda. To się nie przyda. Skalpel? Aaaa, wspomnienia. To była nasza pierwsza broń. Widzicie? Nawet jest tutaj opis. Nawet jest tutaj opis, jak użyć tej broni. Ajajaj, co tutaj mamy? A ta skóra żalów. Tu mamy swoje ostrze. Okej, chyba jesteśmy gotowi. Możemy ruszać. Jeszcze obadam, co tu jest ciekawego. Ten przedmiot jest... Dobra, nie, to nie. Nie mogę się z nim rozstać. Zjeżdżaj. Zapis. Lepiej jeszcze taki zapis zrobić, bo nigdy nic nie wiadomo. I go to the... Forteca żalu. No. And get the material plane. Forteca żalu. A więc tak jak mówił Mord, wszyscy zostaliśmy rozdzieleni. Świetnie, po prostu świetnie. Ciekawe, gdzie oni wszyscy są. Ała. Według mnie najlepsza... najlepszy utwór w grze. Aj, zapomniałem o jednej rzeczy. Nie mogę! No i właśnie. Czekajcie. Na chwilę wyłączę muzykę i sprawdzę. Był autozapis, nie? No, tu był autozapis, dobrze. I sprawdzę, czy teraz będzie lepiej słychać ten tekst mówiony przez Ignusa. Uwaga. Potrzebuję cię. Oto istoty, które muszą umrzeć. No było lepiej słychać, ale coś za coś. Nie mogę teraz puścić muzyki. Bo! Pulsujące widmowe światło bije z głębi sadzawek z osobliwych ostrych kształtów. To wielościenne kule zdają się wchłaniać nawet najmniejsze drobniki światła i więc się w swoim wnętrzu. Idę. Ała, moje uszy, lepiej to przyciszyć. Ej, cień! W porządku. Idź. Relikt z czasów wojny. Ta starożytna machina... Nie, nie mogę. Ta starożytna machina wygląda na relikt z czasów jakiejś dawno zapomnianej wojny. Praktycznie całe urządzenie tonie w grubym kurzu. Wyjąwszy osobliwie wyglądającą, umieszczoną z przodu tablicę wyposażoną w wiele dźwigni,
Co ciekawe, zmienia. Ziemia w pobliżu tablicy jest wyraźnie zdeptana. Zupełnie jakby ktoś całkiem niedawno stał tutaj stał. Całkiem niedawno, to znaczy zapewne dobre kilka lat temu. Przyjrzyjmy się tablicy. Na tablicy znajduje się wiele dźwigni i pokrętł. Obok każdego przyrządu widnieją znaki, które ktoś musiał w dużym pośpiechu wyżłopić ostrzem sztyletu. W pobliżu niektórych dźwigni znaki są ledwo widoczne kropkami, inne oznaczone są tylko jedną kreską. Natomiast jednej, jedynej dźwigni na całym zestawie towarzyszy zamaszysty znak w kształcie litery X. Wyciągasz dłonie, aby pociągnąć tę dźwignię. Masz niejasne wrażenie, że manewr w jakiś sposób pomoże ci opuścić to miejsce. Pociągnijmy dźwignię oznaczoną symbolem X. Zaktualizowałem mój dziennik. Dźwignia nie stawia żadnego oporu i przesuwa się lekko. A zaraz potem, ku twojemu ogromnemu zdziwieniu, rozpływa się we mgle. Ta sama pochłaniająca kształty mgła ogarnia teraz twoją dłoń. Potem ramię i nagle ogarnia cię zbierająca fala mdłości, a otaczające cię mury osuwają się w ciemność. Co się dzieje? Cholera, taka fajna muzyka i nie mogę jej puścić, bo nie będzie jej słychać! Cienie. Dużo cieni! Zabawne. Widzę raj, dobrze go pamiętam. Poddaj się. Mogę być pobity w walce, ale nigdy nie zostanę pokonany. Nie możesz się łudzić, że mnie pokonasz. Byłem tu już przedtem. Tym razem już stąd nie odejdę. Niech tak będzie. Ała. Ała. Biedny Dakon. Cienie! W porządku. W porządku. Idę. W porządku. Tędy. Nie tędy. Bezimienny tam! To tutaj. Co tutaj? Zrobione. Zrobione. W porządku. Rusz się, bo zdechniesz. Jestem ranny. To się źle. Nie pozwól, żeby to tak się skończyło. To się źle skończy. Czuję się, jakby mnie przepuszczono przez szatkownicę. W porządku. Dobrze idę? Dobrze idę. Może jakbym tam puścił tak cichutko, minimalnie, tak... Tak. Naprawdę, kurna no. Może nie będzie zbytnio teraz zagłuszać. Tak minimalnie źle skręciłem. Źle skręciłem. Chyba tędy trzeba. W porządku, idę. Zrobione. No, tędy. Idę. Jeśli pogłośnicie sobie słuchawki na maksimum, tak jak ja mam, to będziecie słyszeć tą muzykę. Niestety, nie będziecie słyszeć. Zrobione. Zbyt bardzo. Już nie mówiąc o bezimiennym. Próba numer 2. Poczekajcie, bo myślę. Dobra. Idę. Dźwigni Zrobione. Jest tyle, ile mamy do towarzyszy. Więc dźwigni Zrobione. Jest 5. Fuck. Zrobione. Gdzie tu to jest? Tam! Leć! No tu piszę to samo, to nie będę tego czytał, bo nie ma sensu. No kąd tym razem? Trudno tutaj oddzielić ciemność od cienia. No, jest dobrze. O, tekst pisany, jak ja to lubię. A więc ty jesteś tym pająkiem, który utkał tę całą pajęczynę.
Mam wiele pytań, na które mógłbyś odpowiedzieć. Twoje zamierzenia nie są dla mnie dostatecznie jasne. Treść moich zamierzeń nie jest przeznaczona dla twych uszu, bo upadła Tanari. To, że twoje czarne serce jeszcze bije w twojej piersi, to zasługa tylko i wyłącznie mojej pobłażliwości. Jeśli zechcesz, możesz jeszcze ocalić swoje życie. Dlaczego ty chodzisz wokół niego? Wyjaśnij mi to, kobieto. Kobiety są jakieś inne. Moje serce nie jest czarne, ani nie lękam się utraty życia. W twojej fortecy przebywają moi przyjaciele. Nie odejdę stąd, póki się z nimi nie połączę. I póki człowiek, który nam przewodzi, nie rozwiąże swoich spraw do satysfakcjonującego końca. Wyprawa tego głupca nigdy nie miała szans na żaden satysfakcjonujący koniec. Yeah! Udało się! Odejdziesz stąd i zostawisz swojego zgardzonego przez śmierć towarzysza. Nie obawiaj się o jego życie. Jedyna rzecz, którą może stracić, to wspomnienia. Niezależnie jak ponętna jest twoja propozycja, i tak z niej nie skorzystam. Bo byłoby to równoznaczne z opuszczeniem moich przyjaciół. Jeśli zaś chodzi o niewielką cenę, jaką mu przyjdzie zapłacić, to jest to ekwiwalent jego śmierci. Podróżuję z tym człowiekiem od pewnego czasu. Jest wiele rzeczy, których nie powinienem zapomnieć. Nie powinnam. Znowu błąd w tłumaczeniu, do cholery. On zapomni. Zapomnienie to jego przeznaczenie. Zapomni o tobie, Tanari. Tak samo jak zapomniał o wszystkich innych, którzy dzielili jego drogę przez mękę. On żyje po to, by umierać, zapominać i znowu umierać. On jest nikim. To twój osąd. Prawda jest taka, że nie życzę sobie, aby ten człowiek zapomniał o mnie, ani żeby zapomniał o tym, jak wiele musiał przejść, by dotrzeć do tego miejsca. Ten człowiek wiele wycierpiał. Moja sympatia leży po jego stronie, a nie aroganckiej istoty, która przybiera przede mną wyszukane pozy, a swoich racji dochodzi w tchórzliwej walce. Wolę zadawać śmierć z oddali, niż stanąć do otwartego boju. Nie będziesz go już więcej dręczył, Tanari. Może wątpisz w moją moc w tym miejscu? Mała demonstracja uciszy twoje wątpliwości. Dość już zła uczyniłeś. Przygotuj się. Jesteś niczym. Moją mocą mogę zmieniać stery. Mogę cię... I to by było na tyle. Na koniec sława są martwi. No nie! Znowu to samo. Czekaj, mapa migiem. Tu. Idę. Pospiesz się. Jest, kolejny. Dokąd tym razem? Anna. Tak tu zimno. Dziewczyna pół diabla. Dziewczyna pół diable, cholera. Gdzie jest ten, który cię tutaj przyprowadził? Miejsce, w którym go nigdy nie odnajdziesz. A jeśli będziesz mnie roił, że do tego trafisz, że do niego trafisz, wiedz, że najpierw będziesz musiał się ze mną się zmierzyć. Twoje słowa
Mają siłę namiętności, bardzo niewiele rozsądku. Jeśli to tylko da mi siłę, dzięki której będę cię mogła wypatroszyć, to nic więcej mnie nie obchodzi. Ciekawe. Powód, dla którego zdecydowałaś się przyjść za nim, zaczyna być przejrzysty. Dosyć już twojej klekotaniny. Jeśli szukasz zwady, to ruszaj. Czyż możliwe jest, abyś uważała, iż masz dla niego szczególne znaczenie? Jeśliś taki hojrak i chcesz ze mną próbować szczęścia, to dawaj, nie krępuj się. Diabelstwo, wiedz, że przez wiele żywotów czujnie obserwowałem tego, za którym podążasz. Znam jego serce i wiem, że było mnóstwo takich, w których budził najgorętsze namiętności. Wśród nich wszystkich jesteś z pewnością najmniej wartościowa, albowiem twoi rodzice pogwałcili prawa rządzące sferami i ty poczułaś się z tego gwałtu. Przyskrzyń swoją klekotę, słyszysz? Zamilcz. Odpowiedz mi na to. A poznasz ciszę, dziecino. Czy ten, za którym podążasz, jest ci obojętny? Więcej dla mnie znaczy niż moje życie. Więc... To by było na tyle. Ja bym też tak chciał umieć rzucać czary jeden za drugim. Uwaga, gdzie teraz nas wywali? No i znowu pośrodku tego gówna. Gdzie jesteśmy? Czekajcie, tu powinna być jeszcze jedna dźwignia. Chwila. Niesława. Dakon. Anna. Jeszcze powinny być dwie. Jedna była tu, druga była tu. Trzecia tu, czwarta. Chwila, ja tą wcisnąłem? Trzeba będzie polecieć dookoła, żeby sprawdzić. Fak, tu nie ma schodów! Idę. O, szlak cień. Idę. Tu gdzieś to powinno być chyba. Jestem ranny. Bezimienny spierniczaj. Tu nic nie ma. Idę. Dobra, lepiej nie ryzykować. A z nimi walczyć też nie warto, bo się to źle skończy. Nie, to już jest użyte. Jeszcze powinny być dwie. Zrobione. Idę. Mis? Idę. U? Zrobione. W porządku. Tu widzę. Idę. Tu. Jest. Zaktualizowałem mój dziennik. A cóż to się dzieje? A, otworzył się portal. Nordo? Przetwarzam. Sfera negatywna materialna. Lokacja forteca żaru. Zbuntowana maszyneria. Bliskie poczucie zakończenia. Przeciągnąłeś strunę. Poddaj się. Chcesz skrzywdzić tego, który pomagał Nordomowi kosztem siebie. Nordom spróbuje cię powstrzymać. Prawdopodobieństwo sukcesu małe. Co ty nie powiesz? Ciało jest jedynie skorupą. Silny nacisk może sprawić, że pęknie. Mam kontynuować. Zamierzasz go skrzywdzić. Nordom cię powstrzyma. Chyba jednak nie. No, to jest świnia, pozabijał wszystkich. Gdzie teraz? Zrobione. Tu jest lajtowo. W porządku. Dobra. W porządku. Portal otworzył się koło ostatniej dźwigni.
Idę. Więcej was matka nie miała? O fuck. Leć tu, fuck, tu się nie da. Zrobiony. Portal do portalu. Uff, udało się.